Cześć! Witam Was ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję pyszne placki z białą kapustą, tak zwane pakory. Planuje się je bardzo prosto, a naprawdę smakują pysznie. Zapraszam do wypróbowania. Przygotowanie placków rozpoczynamy od zmiksowania ziemniaków i cebuli w mikserze. Ziemniaki i cebulę można również utrzeć na tarce. Następnie siekamy kapustę białą, jak najdrobniej. Masę ziemniaczano-cebulową i kapustę łączymy razem. Dodajemy jajka i mieszamy. Ciasto doprawiamy słodką papryką, pieprzem i solą. Do ciasta dodajemy również mleko i mąkę i całość dokładnie mieszamy. Na rozgrzanym oleju smażymy placki z obu stron na rumiano. Placki najlepiej smakują podane na gorąco. Po więcej przepisów zapraszam na smakowitedania.blogspot.com.